Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Jan Tompkowski, jestem koordynatorem programu Szkoła Otwartości Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jestem też trenerem edukacji antydyskryminacyjnej dotyczącej praw człowieka, wrażliwości społecznej i kulturowej. Mam przyjemność otworzyć takie myślenie, z jednej strony zamykamy trochę myślenie o tym roku szkolnym, a z drugiej strony trochę myślimy już o przyszłym roku szkolnym. I tym webinarem troszkę tak będziemy zachęcali do refleksji nad tym, co było, co trochę jest, a trochę na tym, co będzie. I chcielibyśmy zachęcić Państwa też do zgłoszenia do naszych programów, do naszych ścieżek na przyszły rok też. Już niedługo to będzie możliwe. Dzisiaj rozmawiamy o relacjach, o budującym je języku i komunikacji. To jest coś, co według nas w programie Otwarta Szkoła właśnie, co prowadzi do otwartej szkoły. W sytuacji, gdy komunikujemy się w sposób otwarty, tworzymy taką dobre relacje i bezpieczne relacje, wtedy mamy szansę na zintegrowaną klasę. I taka zintegrowana klasa, wierzymy w to, że łatwiej przechodzi trudne momenty. I zaraz o tych różnych momentach i o tych właśnie szczegółach, jak do tego momentu dochodzić, będziemy rozmawiali. Ale też od razu zapowiadam, bo nasz program Otwarta Szkoła Otwartości to jest ścieżka chronię przed dyskryminacją. Natomiast jeszcze druga ścieżka, która nasza siostrzana ścieżka, o której też dzisiaj jest słówko, ma swoje spotkanie jutro. I od razu zapraszam też Państwa zainteresowanych tym właśnie tematem na webinarium Ukryty Program Szkoły, czym jest i dlaczego warto go zauważyć. Ta druga ścieżka dotyczy takiej dbałości o równość płci. Tam będzie można się więcej też o tej ścieżce dowiedzieć na tym jutrzejszym spotkaniu. I to od razu taka reklama na dzień dobry. Proszę sobie tam też w komentarzu umieścimy informację, link do miejsca, gdzie można więcej o tym się dowiedzieć i też gdzie można się zarejestrować do tego spotkania. A dzisiaj rozmawiamy o tej właśnie sytuacji, gdzie rok szkolny się kończy, gdzie już często widzę tutaj u siebie pod domem klasy przychodzące na lody. Moje dzieci jeżdżą na wycieczki, jedni do kina, inni gdzieś tam dalej, żeby poznawać różne ciekawe miejsca. I widzimy, że to jest taki moment, kiedy można się właśnie przyjrzeć, można porozmawiać, można swobodnie, bez już ocen, bez jakichś takich presji, poprawiania ocen, jakichś powtórek. Można poobserwować, można porozmawiać i do tego tym spotkaniem dzisiaj chcemy zachęcić. Ten, kto jeszcze ma możliwość, żeby właśnie więcej wszedł w te relacje, kto nie ma za bardzo takiej przestrzeni, to żeby poobserwował, jak klasa ze sobą rozmawia, jak dzieci, młodzież, jak się odnoszą do siebie, czy są razem, czy gdzieś tam są jakieś może nieporozumienia, może jakieś wykluczenia, żeby się temu przyjrzeć. I w dzisiejszym spotkaniu towarzyszą mi trzy wspaniałe osoby, eksperci, ekspertki, którzy dużo o tym wiedzą. Po pierwsze będzie z nami, jest z nami już, zaraz zobaczą Państwo, Agnieszka Gabrielska, nauczycielka z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję. Która angażuje młodzież w liczne działania, takie właśnie równościowe, otwartościowe, która też była nominowana w zeszłym roku do nagrody imienia Ireny Sendlerowej za naprawienie świata. Tutaj to tę nagrodę też tutaj Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje, organizuje, więc też to była jedna z takich wyróżniających osób tutaj w tym obszarze. Jest z nami także Paulina Orbitowska-Fernandez, trenerka wspierająca m.in. kadrę szkolną i młodzież w budowaniu dobrych relacji w oparciu o empatyczną komunikację, łączącą nurt NFC, czyli komunikację bez przemocy, z wiedzą na temat neurobiologii, relacji, to zaraz zresztą będzie można zobaczyć, oraz podejście Agile. I też współautorki książki Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat. Dlatego też bardzo się zainteresowałem tym połączeniem, bo to są scenariusze edukacji bez przemocy właśnie do użycia przez nauczycieli i nauczycielek. Witam. Dzień dobry.
I jest z nami także Jacek Wasilewski, językoznawca, socjolingwista z Uniwersytetu Warszawskiego, który jak w rozmowie ze mną też powiedział, właściwie wszystko można o nim powiedzieć, bo rzeczywiście bardzo szeroko i się właściwie no, o wszystkim chyba można by z tobą rozmawiać, ale tutaj ja szczególnie mnie zainteresowało to, że w swoich badaniach i w swoich publikacjach i w swojej takiej działalności interesujesz się wpływem języka na ludzi, na emocje, na relacje między nimi, a także na kształtowanie myślenia, o tym między innymi, o co nam chodzi, czyli o zaufanie, jak to buduje zaufanie, wspólnotę, sprawiedliwość. I też Jacek Wasilewski jest autorem książki Uwięzieni w słowach rodziców, to jest nowa książka, jak uwolnić się od zakręć, które rzucono na nas w dzieciństwie. I myślę, że to jest taki bardzo ważny też temat, bo myślę, że my jako właśnie czy rodzice, ja to w swoim imieniu mówię, ale wy też jako nauczyciele, nauczycielki, to też potencjalnie te zakręcia możemy rzucać. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. Witaj, Jacku. Dobry, witaj. I tak jak powiedziałem, chętnie bym zaczął właśnie od tego tematu, chciałem zacząć od tematu właściwie, co w szkole słychać, z jaką sytuacją troszkę się mierzymy. Wiadomo, że każda szkoła jest inna, każde dziecko jest inne, każda osoba po prostu. Ale tak, żeby zanurzyć się troszkę, zacząć tę rozmowę właśnie o tym budowaniu relacji, o tym właśnie odpowiednim języku i komunikacji, która służy budowaniu relacji, chciałem zacząć właśnie od tej szkolnych sytuacji i tutaj na tych konkretnych przykładach potem też sobie z różnych stron je pooglądać. Więc zapraszam Agnieszkę Gabrielską do rozpoczęcia tego naszego webinarium. Witam Państwa jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem dzisiaj rozmawiać. Ja może przybliżę trochę moją perspektywę najpierw. Ja pracuję w szkole 25 lat i głównie w liceum. Troszeczkę w pewnym momencie mieliśmy też gimnazjum, także moje doświadczenie wiąże się z tą starszą młodzieżą. I też na tej starszej młodzieży się skupię. Kiedy zastanawiałam się nad relacjami w klasie, to jakby przyszło mi do głowy, aby to pogrupować w kilka przestrzeni. I chciałabym porozmawiać o tym, czym jest szacunek, o tym, jak budować przestrzeń, czy może wspierać przestrzeń do rozmów i do bycia wysłuchanym, przestrzeń do aktywności, ale też chciałabym skupić się na tym, co mnie często też gdzieś tam gniecie w szkole, czyli jakie zasady gry my jako nauczycielki, nauczyciele proponujemy młodzieży i jak komunikujemy im często to, co nam się nie podoba, czy to, w jaki sposób sobie wyobrażamy te nasze relacje. I chciałabym zacząć od szacunku, bo wydaje mi się, że to na szacunku się to wszystko opiera. Parę lat temu mieliśmy w szkole taki projekt, firma zewnętrzna robiła dla nas takie warsztaty. My, kadra nauczycielska i młodzież, i wspólnie razem pracowaliśmy w takich stolikach, można by dzisiaj powiedzieć, i wypracowywaliśmy nasze wspólne wartości. I jedną z takich wartości był szacunek. I po wypracowaniu, ponieważ nie wszystkie osoby uczące się w szkole mogły uczestniczyć w tych warsztatach, więc szliśmy do szkoły, do klas właśnie z rozmową na temat tych wartości i rozmawiałam z jedną klasą o szacunku. I przyznam, że mimo, że miałam już dosyć spore doświadczenie szkolne, to ta rozmowa mnie w ogóle bardzo jakoś tak, nie wiem, czy otworzyła, ale pokazała mi zupełnie inną perspektywę, bo okazuje się, że my jako nauczycielki i nauczyciele, szczególnie starszego pokolenia właśnie, ci, którzy już paręnaście lat pracują, traktujemy szkołę trochę inaczej niż zwykłą przestrzeń, to znaczy szacunek jest dla nas równoznaczny z byciem autorytetem. I to oznacza, że my oczekujemy, że właściwie ta druga strona będzie przestrzegać zasad Kinderstube. Od razu mówię, jakby nie uważam, że zasady gry społecznej są złe, tylko że one chyba nie są do końca szacunkiem. I młodzież mi wtedy to uświadomiła, bo oni zaczęli, mówiąc o tym, czym jest szacunek, zaczęli mówić o tym, co ja bym chciała usłyszeć, czym jest szacunek, czyli że to jest wysłuchiwanie, możliwość, przestrzeń do tego, żeby ktoś cię wysłuchał, traktowanie podmiotowo, że to jest
granie fair, sprawiedliwa ocena, a nie trzymanie, nie trzymanie rąk w kieszeni, nie rzucie gumy, czy mówienie dzień dobry na korytarzu, bo to wszystko jest jakby w ramach gdzieś tam gry szkolnej, natomiast niekoniecznie to się nazywa szacunek, a my starsze pokolenie odbieraliśmy to właśnie jako szacunek, jako przejaw szacunku lub brak szacunku. I rzeczywiście to mi pozwoliło do innych, jakby do już w następnych latach zupełnie inaczej podchodzić do tego, jak my układamy sobie relacje w klasie. I to jest jakby pierwsza rzecz i z tego szacunku właśnie chciałabym przejść od razu do tej drugiej sfery, czyli do przestrzeni do rozmowy i bycia wysłuchanym, bo dzisiaj młodzież bardzo tego potrzebuje i potrzebuje z jednej strony rozmowy na trudne tematy, szczególnie ja jestem nauczycielką WOS-u więc, i historii, więc mam taką przestrzeń do tego, żeby rozmawiać, ale również jako wychowawczyni. Przedstawiam Państwu tutaj takie dwie ilustracje, ta i następny slajd też będą, to są prace wypracowane przez moją klasę obecną, Kolumbusa pierwszego, w tym takim najgorszym okresie wojennym, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i generalnie jeszcze wychodziliśmy z pandemii. Strasznie ta atmosfera w klasie była taka no, dołująca mocno, więc wymyśliłam sobie, że spróbuję zrobić z nimi team building, że zbudujemy sobie zespół, bo przez długi czas musieli niestety być w szkole, znaczy na nauczaniu zdalnym przez to, że gdzieś tam co chwilę ktoś chorował. I postanowiłam, że zrobię z nimi takie ćwiczenie, żeby zobaczyć, jak oni w ogóle funkcjonują. Dałam im ileś tam wycinek z gazet, powiedziałam, co mogą zrobić, gdzie mogą iść, kogo zapytać i powiedziałam, słuchajcie, będzie dobrze, zróbcie plakaty, podzielili się na dwie grupy, plakaty, które pokazują, że będzie dobrze, po prostu tak, żebyśmy trochę tego optymizmu gdzieś tam w tej klasie mieli. I to było niesamowite, że oni w pierwszej chwili w ogóle nie wiedzieli, co mają zrobić, no bo jak, no ale przychodzili do mnie, ale czy oni mogą to, czy oni mogą to. Ja mówię, ja tutaj nie jestem od tego, żeby wam teraz coś mówić, musicie się sami zorganizować. Ja tu jestem, jak będzie się coś działo, to zareaguję, ale generalnie radzicie sobie sami. I zaczęło się rzeczywiście gdzieś tam układać jakieś relacje, kto jest obok, kto jest w środku, kto jest liderem, kto jest liderką i stworzyli rzeczy, które były naprawdę super. Myślę, że Państwo przyznacie, że i ten, i jeżeli mogłabym prosić następny slajd jeszcze, bo ten jest bardziej optymistyczny, ten następny. O, i to wisi w tej chwili w mojej klasie. I myślę, że to jest bardzo dla nich ważne, że oni z jednej strony mogą porozmawiać, tak jak mówię, na lekcjach wychowawczych, ale mogą też, no właśnie, bo z jednej strony rozmowa na trudne tematy, ale z drugiej strony jest jeszcze kwestia emocji. I myślę, że tego w szkole brakuje. Emocji w tym młodym, w okresie dojrzewania oni mają tych emocji mnóstwo. I myślę, że relacje w klasie może budować też taka szczerość, żeby oni czuli, że rzeczywiście po drugiej stronie jest ktoś, kto ich chce posłuchać i jest też człowiekiem. I czasami te nasze słabości, które gdzieś tam pokazujemy, są też tym, co buduje zespół, bo oni nas obserwują cały czas. Jeżeli my jesteśmy wobec nich w porządku, to oni też potrafią to rozlać, to bycie w porządku, potrafią to rozlać na klasę. To zresztą Państwo wiecie, jak w każdej grupie, prawda, że przenosimy dalej. Więc myślę, że to jest w ogóle integracja w dzisiejszym czasie jest bardzo ważna. Myślę, że oni się mogą dzięki temu poznać i jak się kogoś lepiej pozna, myślę, że tutaj mówię oczywistość pewnie, ale może dobrze by było, żeby wybrzmiała, że jeżeli kogoś poznamy, to trudniej nam jest powiedzieć coś złego o nim, prawda? Łatwiej jest nam go zaakceptować, łatwiej jest się nam z nim dobrze czuć, bo mamy dużo rzeczy różnych, które robimy ze sobą, więc myślę, że integracja na lekcjach wychowawczych jest takim dobrym pomysłem. Ja pracuję w poznańskim Marcinku, nie wiem, czy tutaj ktoś z Poznania jest, to szkoła jest tak zwana z tradycjami, więc jest, dlatego rzucam to, bo wiadomo, że to jest określona szkoła, ale to jakby nieważne, tylko u nas się dzieje dużo rzeczy.
takich, pandemia to trochę zatrzymała, ale ja uwielbiam te wszystkie akcje, ponieważ wtedy nasza młodzież bardzo mocno może się uaktywizować. I o czym mówię? Ostatnio właśnie były marcinki rozdawane, czyli takie nagrody, może zacznę od nauczycielskich nagród, ale dla mnie fajne było to, żeby zobaczyć, że po 2 latach, gdzie młodzież nie miała możliwości zobaczenia, co robiły poprzednie 2 roczniki, zrobili tak fajną imprezę sami wewnętrznie. I to jest istotne, bo to jest energia, która buduje zespół, ale równocześnie daje taką fajną atmosferę w szkole. Ja trochę wychodzę poza klasę, bo myślę, że trudno jest oddzielić relacje szkolne od relacji klasowych. Po prostu jeżeli cała szkoła dobrze funkcjonuje, to też klasy, zespoły dobrze funkcjonują i odwrotnie. Parę lat temu, w 2019 roku, tym takim strajkowym, mieliśmy okazję współpracować z Wydziałem Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, z panią profesor Iwoną Chmurą-Rutkowską i panem profesorem Pyżalskim, i robiliśmy warsztaty o przemocy na randkach. To był taki projekt międzynarodowy. I pracowaliśmy w małych grupkach, jedną klasę, z 2 klasami w małych grupach i dopiero jakby w tych małych grupach zdawaliśmy sobie sprawę, zdałyśmy sobie z koleżanką, z którą prowadziłam lekcję, Joasią Grabiak-Pasiak, prowadziłam warsztaty z nią razem, że młodzież bardzo potrzebuje wysłuchania też, ale takiego na poziomie emocji. My nie mamy edukacji seksualnej, nie ma za bardzo przestrzeni, bo na lekcjach wychowawczych czasami jest za duża grupa i trudno się otworzyć, więc myślę, że takie okazje, kiedy są jakieś warsztaty czy spotkania na jakieś czasami zupełnie inne tematy, niezwiązane z ich dojrzewaniem, wychodzą sprawy, które w nich siedzą i oni potrzebują przegadania tego. I myślę, że to wysłuchanie właśnie ich jest bardzo istotne, bo myśmy tam bardzo fajne relacje nawiązały z tymi klasami i chyba bym przez 1000 lekcji nie mogła czegoś takiego uzyskać, gdybym po prostu prowadziła tylko i wyłącznie lekcje. To były zupełnie inne relacje. I takie uczciwe bardzo, nie? I takie z szacunkiem właśnie. I no, niestety chciałabym też poruszyć parę takich tematów, które są trudne. Ponieważ szkoła, ja widzę szkołę jako takie miejsce, gdzie się uczymy demokracji. I w czasie pandemii to też się mocno uwypukliło, bo ponieważ były jakieś ostrzejsze zasady w szkole, noszenie maseczek na przykład, to parę razy ukłuło mnie to, że niestety jako kadra respektujemy, czy jakby wymagamy od młodzieży, że oni muszą nosić maseczki, ale na przykład widziałam koleżankę, która zwracała uwagę, mając maseczkę na brodzie, więc jakby trochę myślę, że tu nam jeszcze czasami brakuje takiej refleksji, że oni nas obserwują. I im młodsi, tym pewnie bardziej, ale im starsi, tym bardziej krytykują, prawda? Więc to jest, myślę, że dosyć istotne. No i takim najtrudniejszym tematem, myślę, który cały czas możecie Państwo sprawdzić w pokoju nauczycielskim, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, temat strojów. Tego, co wolno nosić w szkole, a co nie. Ja przez jakiś czas miałam taki stosunek na zasadzie, no szkoła, do dzisiaj uważam, że jednak szkoła to jest takie miejsce, że powinno się troszeczkę może inaczej ubrać niż na plażę, ale parę lat temu, jeszcze jak było gimnazjum, jedna z moich uczennic z klasy wychowawczej, 3. klasa gimnazjum, czyli dorastanie, przyszła w takich bardzo krótkich szortach. I ja ją wzięłam na korytarz, porozmawiałam z nią, mówię, słuchaj, wiesz co, to jednak jest szkoła, nie plaża, czy mogłabyś jednak chodzić w dłuższych spodniach? Nie czułam się komfortowo w tej sytuacji, no ale dobrze. Na drugi dzień przyszła w innych, ale jeszcze bardziej krótkich, więc wziąłam ją na bok i rozmawiam z nią. Mówię, słuchaj, ale powiedz mi, co jest grane? O co chodzi? Nie? Ona mówi, ale przecież ja wykonałam pani polecenie, bo przyszłam w brzydszych spodniach. I ona gdzieś uderzyła taką nutę, znaczy w taką nutę, czy może gdzieś intuicyjnie wyczuła, o co w tym wszystkim chodzi.
Moja koleżanka tutaj, którą już wspomniałam, Joanna Grabiak-Pasiuk, opowiadała mi kiedyś, że właśnie w czasie rozmów z samorządem naszym szkolnym spytała, jak wygląda kwestia, jak oni się ustosunkowują do tego, żeby w regulaminie jakoś ustalić, jak ma wyglądać strój nasz szkolny. I w czasie tej rozmowy jedna z uczennic jej powiedziała, no ale przecież to zawsze i tak chodzi o to, która z nas ma większy biust. I to niestety po przemyśleniu doszłam do wniosku, że to tak jest, że to jest, że ta sfera ubioru nastolatek i to w jaki sposób zwracamy im uwagę, to jest tak naprawdę uczenie ich, jakie są granice dorosłego, jak dorosły daleko może sięgnąć w komentarz dotyczący, czy jakby jak daleko może sięgnąć komentarz dorosłego dotyczący mojego ciała. I często słyszę komentarze, które są no, takie uczące właściwie, trochę wchodzące w kulturę gwałtu. A jak myślisz, jak się ksiądz będzie czuł, jak będzie siedział na lekcji, a ty naprzeciwko niego, tak? A jak myślisz, jak się pan od polskiego będzie czuł, jak ty przyjdziesz takim dekoltem, tak? A spódnicy zapomniałaś. I to jest taki język, który stawia tą osobę zaraz pod ścianę i właściwie nie ma pola do rozmowy, prawda? Bo ty jesteś winna temu, że za chwilę coś się wydarzy i właściwie powinna się tego spodziewać i trudno, no zostaniesz zgwałcona, tak? No na przykład, tak? Czy wzrokiem, czy nie. Ja oczywiście idę tutaj już daleko do przodu, wchodząc w tą kulturę gwałtu, ale to trochę tak jest, że w przestrzeni publicznej my słyszymy często, że dziewczyny są winne temu, że ktoś coś im zrobił złego, ponieważ były zbyt wyzywająco ubrane. I teraz pytanie, co my możemy w szkole zrobić, no bo na pewno to nie jest droga, bo nie ma ta druga strona tego nie słyszy, te spodenki tej mojej uczennicy najlepiej to pokazują, a z drugiej strony my też uczymy ich, bo to są dziewczyny, chłopakom nikt nie zwraca uwagi zazwyczaj, że przyjdą w rozwalonym dresie, prawda, takim rozciągniętym, czy w jakiejś koszulce gdzieś tam powyciąganej. Co można by też powiedzieć, że to nie jest strój odpowiedni do szkoły, prawda? Ale jednak to dziewczyny są zazwyczaj tymi, o których stroju się opisuje. Gdzieś tam opisuje strój, jak powinien wyglądać. Więc myślę, że to jest rzecz, którą musimy przepracować jako środowisko bardzo poważnie, bo robimy tutaj kawał złej roboty, takiej nawet nie chcąc zupełnie, w przyszłości tym dziewczynom. I to jest dla mnie też problem. Ja myślę, że tutaj Państwo, którzy są specjalistami, pomogą mi w tym może, w tym jak sobie poradzić właśnie z takimi sytuacjami, bo też miałam dziewczynkę parę lat temu, która chodziła ubrana w bardzo duży dekolt, bardzo krótka spódniczka, rajstopy takie bardzo kabaretowe i ona walczyła z depresją. I dla niej ten strój był możliwością zaistnienia w szkole. Ona mogła przyjść albo tak, albo w ogóle do szkoły, ponieważ dzięki temu mogła poczuć, że jest kimś, że ona przestawała być szara po prostu i wyróżniała się. I to jej było potrzebne, żeby funkcjonować w szkole. I to są takie sytuacje, które trochę nam zmieniają tą sprawę czy spojrzenie na to, czy rzeczywiście ten strój jest najważniejszy, bo poświęcamy w pokoju nauczycielskim rozmowy na temat stroju, poświęcamy bardzo dużo czasu, natomiast inne rzeczy nam umykają, one nie są aż tak istotne i to jest ciągle dla mnie fenomen. No ja też, widzicie Państwo, poświęciłam temu sporo czasu. Więc myślę, że to jest to i tak myślę właśnie o tym, na ile my jeszcze funkcjonujemy w takim świecie, w którym władza może więcej, czyli mamy regulamin szkolny i jest powiedziane, najprostszy przykład, 3 sprawdziany w tygodniu, 1 dziennie, ale władza może wszystko, czyli możemy i tak zrobić 4, no bo przecież zrobimy, tak? I możemy zrobić 2 dziennie, no bo co? No bo wiadomo, że tej nauczycielce nikt nie podskoczy. Więc to też są, bo to jest też uczenie zasad, że władza może,
nie? I myślę, że to jest też istotne, żebyśmy my uczyli zasady demokracji właśnie przez nasze zachowanie też codzienne. Strasznie się zgadałam, jak to ja zawsze. I chciałabym jakoś optymistycznie tą swoją wypowiedź jednak zakończyć. Bo ja jeszcze przygotowałam tutaj parę slajdów, mogłabym prosić o przesunięcie, bo to było, to będzie dobrze. To jest właśnie nasz TEDx, czyli taka impreza, która się w szkole odbywa. Niesamowita energia, dzieciaki to przygotowują, sami występ, same dziewczyny, to jest akurat nasza uczennica, absolwentka, która śpiewa, która ma niesamowity głos. I z jednej strony mówią, jak to na TEDzie, i są, opowiadają o swoich pasjach, ale z drugiej strony też śpiewają, tańczą i w ogóle no, to jest po prostu święto wszelkich sztuk i w ogóle cudowna rzecz. I jeszcze następny slajd bym poprosiła, to jest nasz WOŚP, też myślę, że to jest też uczenie odpowiedzialności, bo w sztabie od wielu lat działa sztab w naszej szkole i ja widzę, jak kolejne pokolenia uczą już następne pokolenia. Jestem akurat szefową sztabu i to jest tak, że mam zawsze taką ekipę, która po prostu już wie, co ma robić i uczy następne pokolenia, co ma robić. I oni tyle kompetencji zyskują w czasie takich organizacji, takich imprez, a przy okazji też między klasami się poznają i gdzieś tam potem mogą być jakieś inne relacje też, nie? Bo te osoby, które chcą coś robić, działają. To jest sprzed wielu lat już zdjęcie, bo tak znalazłam je akurat pierwsze gdzieś tam na stronie naszej. I jeszcze bym poprosiła, to jest obrazek, który właściwie zrobiłam zdjęcie na konferencji, bo to jest praca uczennicy, ale pomyślałam sobie, że to jest, tutaj nie widać do końca, ale te serduszka, one mają korzenie i czerpią właśnie z ziemi i pomyślałam sobie, że te zasady gry właśnie są takimi naszymi albo serduszkami, albo złamanymi serduszkami, które dajemy, oni są, nasza młodzież po prostu sączy te zasady gry i tą demokrację, ten szacunek, tą wiarę w swoje możliwości. I albo rozkwitną, albo im gdzieś tam się to serce złamie. I to jest praca uczennicy z podstawówki, więc była zgoda na to, żeby robić zdjęcia, więc pozwoliłam sobie zrobić zdjęcie. Ale piękne jest w ogóle, cudowne i ma cudowne przesłanie. I jeszcze ostatnie poproszę, a przedostatnie. O, i ostatnie to są nasze bluzy Marcinka. To jest w ogóle fenomen, ponieważ z jednej strony, tam, jak rozmawialiśmy o tym stroju i tych problemach, które wokół tego są, z drugiej strony to jest tak zwana kultowa bluza, którą sama młodzież zaprojektowała i w tej chwili kolejne pokolenia kupują sobie po prostu taką bluzę i to jest jakaś forma wyróżnienia się. Czy fajna, czy nie, Państwo zdecydujecie sami, ale chciałam właśnie naszą absolwentką już też i absolwentem, któremu trochę głowę ucięło, ale chciałam, ale to mój błąd, bo źle wkleiłam, więc tym uśmiechem tej mojej uczennicy chciałabym w takim razie zakończyć moją prezentację i słucham Państwa w takim razie, co Państwo powiecie o tych moich przemyśleniach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj to myślę, że jest bardzo kilka ważnych takich rzeczy padło, szczególnie to, że właśnie przez to, że działamy razem, to możemy się lepiej integrować i właśnie wydaje mi się, że kluczem do integracji jest to wspólne działanie. No ale oczywiście te kwestie, jak można wykluczać, jak nie wiem, czy kadra może wykluczać młodzież, czy dzieci, czy też dzieci, czy młodzież mogą się wzajemnie wykluczać, no to tutaj wiele mamy pól na to. I tutaj z jednej strony to jest, prawda, taka przemoc fizyczna, kiedy ktoś kogoś może popchnąć, może być to przemoc internetowa, której trudniej nam dostrzec, prawda, bo jest gdzieś tam ukryta, której nie widzimy. Ale jeśli mamy te relacje w klasie zbudowane, to pewnie o niej usłyszymy, prawda? Nawet jeśli coś jest poza naszym zasięgiem wzroku, gdzieś jest poza szkołą czy poza klasą, to wtedy zawsze dzięki relacjom można to, czy młodzież wzajemnie może się wspierać i po prostu sobie pomagać w razie czego, albo zasygnalizować komuś dorosłemu tę sytuację.
No albo właśnie można zauważyć to dzięki temu, że widzi się, że ktoś się zmienił, prawda, w klasie, czyjaś kondycja czy zdrowie się zmieniło, pogorszyło, to wtedy można też podejść, zapytać i wtedy ta osoba powie, prawda, bo z badań wynika, że wiele dzieci, młodzieży nie ma zaufania do nauczycieli i w tej sytuacji ciężko reagować, jak się o tym nie wie. No i na koniec taka przemoc relacyjna gdzieś kogoś wyklucza, gdzie właśnie na przykład można nie zapraszać na jakąś imprezę, prawda, czy jakieś wspólne wyjście gdzieś sobie po szkole, no to tego też nie zobaczymy. A jeśli zbudujemy taką fajną przestrzeń, gdzie klasa tak czy inaczej się jakoś fajnie razem ma i chce ze sobą być, albo nie chce, ale jakoś tak nie, to nie jest wykluczające po prostu, żeby uświadomić też, że po prostu kogoś wykluczanie, to też no jest to też forma czy przemocy, czy dyskryminacji, bo zależy od z czego to wynika. No i na koniec oczywiście słowa, prawda? Te słowa, o których mówiłaś, one mogą dotyczyć płci, ale mogą też dotyczyć po prostu relacji, czy pozwalanie, czy samemu kogoś przyzywanie, czy pozwalanie na przyzywanie jako takie coś nie, może nie, niegroźnego, tak? Takie drobne uszczypliwości może jakieś się pojawiają. Jeśli nie zareagujemy od razu, to one mogą, prawda, się nakręcić i właśnie kogoś jeszcze bardziej, nie wiem, gdzieś tak przesunąć na margines klasy. Więc wydaje mi się, że na te słowa i na te przyczyny, dlaczego te słowa padają, też na jakieś takie narracje warto zwracać uwagę. I tutaj właśnie spojrzę i uśmiechnę się do doktora Jacka Wasilewskiego, żeby nam też trochę o tych słowach opowiedział i o tych zaklęciach, na które trzeba uważać, żeby ich przypadkiem nie rzucić. Ja przede wszystkim chciałem podziękować Pani Agnieszce za to przyglądanie się tym młodym ludziom. Mnie się wydaje, że no, jedno z takich zaklęć, bo myśmy razem z Agnieszką Kozak, taką psycholożką i trenerką NVC, napisali taką książkę Uwięzieni w słowach rodziców, ale ci rodzice to są oczywiście taką rolę pełnią i nauczyciele, i opiekunowie, i czasami jakieś inne ważne czy znaczące osoby w życiu dziecka. Teraz to, co jest jednym z takich podstawowych zaklęć, to jest na przykład zaklęcie nie pyskuj, nie dyskutuj, tak? To wszystko, co się mieści w tym, dzieci ryby głosu nie mają, dlatego tak jak Agnieszka powiedziała o tym momencie oddania głosu, tak, i tej relacji władzy, to ten brak szacunku dzisiaj głównie jest związany z tym, że z takim przysłowiem, co wolno wojewodzi, tak? Czyli dzieci widzą, że jest asymetria reguł, czyli dorosłym wolno więcej, czyli nie ma takiego przykładu. Druga rzecz, widzą, że na przykład od nich się wymaga, a nauczyciele od siebie nie wymagają. Trzecia rzecz jest taka, że dzieci często mają rację, a im się jej nie przyznaje. Tak? Więc jeżeli mówimy o takim szacunku, to ten szacunek jest na przykład tym manifestowany, że można powiedzieć, tak macie rację, albo tak mieliście rację. Teraz przed naszym spotkaniem zastanawiałem się, dlaczego dzieci tak chętnie grają. Dziewczynki na przykład grają w Simsy, dzieci grają, chłopcy grają w inne gry ze sobą, trenując współpracę i różne inne rzeczy. No i oczywiście za każdym razem jest tak, że jak starsi są słabsi w jakąś technologię, to mówią, że to jest zgubne. Sam Platon pisał, żeby uważać z tymi książkami, bo te książki to nic dobrego nie przyniosą. Tak, i że człowiek może mówić, a książka jakby nie może mówić, bo jest statyczna i to jest zamrożony głos. Więc nic dobrego to miało nie przynieść, bo to służy raczej zapominaniu niż zapamiętywaniu, co jest zresztą słuszne. Im więcej mamy zapisanych rzeczy, tym mniej pamiętamy. To każdy może sobie to obejrzeć, że tak powiem, wewnątrz siebie. Kiedy ja zacząłem zapisywać w telefonie kontakty telefoniczne, to przestałem je pamiętać. Więc, że tak powiem, robienie notatek jest bardzo szybkim sposobem na zapominanie tego, co mówi nauczyciel. Ale to jest na marginesie. I teraz pytanie jest takie, co robi to asymetria władzy, czy to poczucie bezwzględnej racji u nauczyciela. Otóż powoduje, że w pewnym momencie dzieci wyuczają się bezradności, czyli one nie chcą zmiany,
ponieważ wiedzą, że nie mogą jej wprowadzić. Czyli jak są w tych grach wszystkich, to tam mogą zrobić wszystko. To jest świat, który poddaje się ich działaniu. To poczucie sprawczości i wpływu, które jest, że tak, no, zaspokojone od razu, czyli nie trzeba 25 lat się uczyć, żeby zacząć cokolwiek zmieniać w świecie, ono jest w grach, że tak powiem, natychmiastowe, o ile się troszkę człowiek do tego przyłoży, bo ta gra słucha. Natomiast jeżeli ktoś jest w takiej szkole, jak Agnieszka zaproponowała, czyli to ma, jest to duże poczucie sprawczości, że coś możemy robić, co jest oddziaływaniem na świat, to świetnie. Ale częściej spotykam się, tak jak rozmawiam z moimi dziećmi, czy z moimi studentami, to częściej spotykam się właśnie z tym, że nic nie wiesz, nie dyskutuj, słuchaj i rób to, co ci mówię. Więc ten brak szacunku jest w dużej mierze związany z asymetrią władzy. I druga rzecz również z warunkami, w jakiej znajduje się nauczyciel. No bo ja sam wiem, że jeżeli się spieszę, to nie stosuję tego, co by Paulina mogła zaproponować mi w danej sytuacji. Czyli może byś powiedział, jak się czujesz w związku z tym, że twoje dziecko nie chce wyjść w ten sposób, kiedy w ten sposób, jaki chcesz, nie? I zastosuj wobec niego daną technikę informacji zwrotnej. Tylko w zależności od tego, w jakich działamy sytuacjach albo jak uważamy, że powinniśmy działać w danych sytuacjach, to my sobie, że tak powiem, mniej lub bardziej pozwalamy na tego typu zachowania. I na przykład przeładowanie nauczyciela hałasem albo przeładowanie nauczyciela warunkami przeciążeniowymi pod względem realizacji programu i tak dalej, powoduje, że ten człowiek nie zachowuje się tak, jakby mógł, czyli nie realizuje swojego potencjału. Bardzo często jest tak, że oczywiście, jeżeli nie mamy w to wglądu, no to oskarżamy dzieci, tak, że to jest zła klasa. Bardzo często miałem na różnych warsztatach do czynienia z nauczycielami, którzy tę samą klasę uważali za łatwą albo trudną do prowadzenia. Tak, ponieważ działali trochę w innych warunkach, albo potrafili stworzyć sobie warunki do tego, żeby sobie z taką sytuacją poradzić. Więc w dużej mierze to jest kwestia naszego potencjału, naszych umiejętności, ale też warunków, w jakich działamy, bo czasami to jest tak, że nauczyciel stara się nie być pożarty po prostu przez te zewnętrzne warunki. No ale jeżeli ja miałbym zachęcać do takiego szacunku sam siebie, to jest ten trudny moment, żeby powiedzieć, macie rację, nie? Bo wiadomo, że wiąże się to z takim lękiem, czy mi korona z głowy spadnie, tak? Czyli czy to będzie sytuacja, w której się znajdę, że będzie mi trudno, że zostanie pomniejszony mój autorytet, albo że okaże się, że się mylę, więc będę miał gorszą pozycję potem i tak dalej, więc jeżeli mam taki luz a propos swojej wartości, że nie muszę nic nikomu udowadniać, tylko bazuję na tym, że lubię te osoby, do których się zwracam, to one będą mi wdzięczne, jeżeli ja przyznam te racje. A jeżeli się boję i będę o te racje walczył dla samego zachowania racji, to nie mam mowy o żadnym szacunku, no bo albo mamy rację, albo mamy relację. Więc mam taki problem właśnie, że w tym myśleniem o szacunku jest, mam w tym, że w dużej mierze ten element głosu i sprawstwa nie jest uwzględniany. I taki mały przykład, żeby się podzielić. Moja córka, która jest nastawiona dosyć buntowniczo, może nie tak, znaczy no nie, może nie tak bardzo, ale uznała, że hymn szkoły, którym są słowa śladami naszych ojców, jest, nie zachowuje balansu odpowiedniego, więc zaproponowała albo dodanie matek, albo zmianę rodziców, albo zmianę całego hymnu. W związku z tym, ponieważ uważała, że się nie identyfikuje z tym, zrobiła koalicję różnych dziewczyn, które również uznały, kurczę, rzeczywiście my się z tym nie identyfikujemy. I teraz najpierw było o tym, że nie da się tego zmienić. Druga rzecz, że to nie jest dla dzieci. No to dzieci powiedziały, to my nie będziemy go śpiewać. No to śpiewajcie sobie go sami. Nie? No więc jak okazało się, że to może rodzić problemy na tak zwanych
rytualnych spotkaniach szkolnych, no to miał być rozpisany konkurs na nowy hymn i tak dalej. No i oczywiście to było przesuwane, te dzieci były zwodzone w różny sposób i tak dalej. Więc można powiedzieć, że proponuje się dzieciom coś, z czym się nie identyfikują jako pewien rodzaj nakazu, a kiedy chcą to zmienić, to się je oszukuje, tak? No bo rodzaj zwodzenia dzieci, że już jest za późno albo no nie, teraz to już co innego musimy zrobić. I w związku z tym trudno oczekiwać, że po takich numerach będzie jakaś taka przychylna odpowiedź na to, żeby dzieci coś zrobiły, co im ci nauczyciele zaproponują. I w związku z tym uważam, że szkoła nie działa systemowo ogólnie, tylko działa na, opiera się na paru nauczycielach, którzy traktują swoich podopiecznych autentycznie, czyli mają z nimi więź. I to są te osoby, do których się rzeczywiście idzie, kiedy masz jakiś problem i tak dalej. Ale nie jest to zorganizowane systemowo, tylko jest to inicjatywa i zaangażowanie pewnych osób, które tam pracują. Mam z tym duży problem, dlatego że wydaje mi się, że w dużej mierze nauczyciele nie potrzebują feedbacku. Czyli jest taka projekcja związana z tym, że to dzieci są, że to rodzice powinni porozmawiać z dziećmi. Jest tak silne, że tak powiem, przekonanie, że to z dziećmi coś jest nie halo, że ten lęk przed feedbackiem powoduje, że trudno jest ten szacunek dzieciom dać. Tak? I to jest, i to się przejawia tym wszystkim, co mówiłem wcześniej, nie dyskutuj, dzieci ryby głosu nie mają, co wolno wojewodzie i tak dalej. Więc moment, kiedy my przekroczymy próg przyznania racji tym, którzy są po drugiej stronie, to będzie ten pierwszy stopień szacunku i potem już wszystko będzie łatwo. Wspaniale, dziękuję pięknie za ten głos, bo tutaj usłyszałem i te takie właśnie drobne uszczypliwości, czy właściwie nawet takie dość porządne, takie smagnięcia w twarz właściwie, typu nie pyskuj, czy właśnie pokazujące tę władzę, rangę wyższą i ten tak, tutaj no dużą dysproporcję, ale z drugiej strony bardzo, bardzo mocno usłyszałem te kwestie przeciążenia nauczycieli i nauczycielek i to jest, myślę, że bardzo kluczowa sprawa i myślę, że będziemy wracali do tego zresztą, ale też trudne warunki rzeczywiście i to, że rzeczywiście, że czasami tak u Agnieszki słyszałem, że czasami, no tak, że i klasa i szkoła tutaj jest ważna, ale tu, i tutaj też właśnie to czasami sprzyjające warunki spoza klasy też wpływają na to, co się dzieje w klasie. Usłyszałem też ten wątek równości płci znowu, czyli trochę wracamy i też dzięki temu mamy tutaj dwie nogi tego naszego programu Szkoła Otwartości. I też słyszałem o tym lęku przed feedbackiem. Wydaje mi się, że to też będzie ważne tutaj, bo też właśnie ostatnio rozmawiałem z jedną z naszych ekspertek z CEO, która właśnie mówiła, że tak, że to rzeczywiście potwierdzała tę tezę o tym właśnie, że dobra nauczycielka nawet się boi zapytać po prostu, bo co oni mi powiedzą po prostu, mimo że powiedzieliby po prostu wspaniałe rzeczy i mogłoby się zupełnie podnieść, a jednocześnie jak w jakimś takim zamknięciu myślowym, że coś złego się stanie. I tak, i tym samym chciałem poprosić o zabranie głosu Paulinę Orbitowską-Fernandez i tutaj właśnie wejście w ten świat właśnie komunikacji. Tak, opowiedz, co tu usłyszałaś, a ja pokażę. Ja usłyszałam bardzo dużo i mam notatki na dwie strony. Bardzo też dziękuję i Agnieszka za wiele inspiracji, takich ważnych słów, które... To, co sobie wzięłam najbardziej, to taki slajd, w którym było napisane bycie wysłuchanym. Nie? Ja to też tak sobie przyjmuję jako bycie ważnym, bycie zauważonym, że to jest kluczowe. I to, o czym teraz, Jacku, mówiłeś, czyli o nauczycielu i też o jego, czy o ich sytuacji, mówiąc językiem inkluzywnym, a bardziej właściwie naszej sytuacji, ponieważ ja się identyfikuję z byciem nauczycielką, bo przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka i się tego zawodu nauczyłam w Meksyku. W 2006 roku wylądowałam w liceum meksykańskim i tam dostałam taką radę,
od koleżanki starszej, która powiedziała: Paulina, do grudnia się nie uśmiechaj. To była taka rada, żeby sobie szacunek wypracować, szczególnie, że ja jestem mała, wtedy jeszcze bardzo młoda, więc żeby sobie ten szacunek wypracować, ten szacunek z roli, to miałam się nie uśmiechać, co w moim przypadku jest niemożliwe, bo ja akurat jestem taką chichotką, więc to się niestety nie udało. I tam uczniowie, ci meksykańscy uczniowie, oni mi pokazali, że edukacja to relacja, że to jest właściwie najważniejsze, że nie ma nic bardziej istotnego niż właśnie ta więź, o której Jacku powiedziałeś, taka więź oparta na zaufaniu, na bezpieczeństwie, nie? Na takim bezpieczeństwie psychologicznym. A ten tytuł, który tutaj wpisałam, to jest tytuł książki, którą napisałyśmy razem z Asią i z Magdą, Asią Berendt i Magdą Sendor, już tak mówię, jakby to takie oczywiste. Tytuł: Empatia zmienia nas, szkołę, świat. I w tej książce piszemy o empatii w naszym środowisku szkolnym, ale o empatii, która jest, albo którą pielęgnujemy i której się uczymy, bo w tym podejściu, którego ja uczę, czyli w Porozumieniu bez przemocy, empatia jest pewną umiejętnością, którą my możemy sobie wypracować, której się możemy nauczyć. To tutaj chcemy, i w książce o tym piszemy, że jesteśmy inkluzywne, że to nie chodzi tylko o empatię dla ucznia, o to również, jasne, i to jest bardzo ważne, ale tutaj również chodzi o empatię dla nauczyciela, bo taki nauczyciel, który jest, tak jak Agnieszko sobie zapisałam twoje słowa, wysłuchany, który jest zauważony, którego głos jest wzięty pod uwagę w tych relacjach również, tych relacjach władzy, jeżeli on jest widziany, jeżeli jesteśmy widziani, to też my mamy dużo więcej zasobów, żeby zobaczyć człowieka w uczniu, w rodzicu, a bez tego to rzeczywiście jest bardzo trudne, jeżeli my sami się boimy i sami nie jesteśmy widziani i zauważeni. I ta empatia, o której tutaj z Asią i z Magdą piszemy, ta empatia jest rozumiana troszeczkę inaczej w tym naszym podejściu NVC niż w takim standardowym. Bo w takim standardowym podejściu, oczywiście tak mówię, to uogólniam, ta empatia jest rozumiana jako wchodzenie w buty drugiej osoby, jako pewna miękkość, taka spolegliwość. Jak robię warsztaty dla nauczycieli, to nauczyciele się bardzo tego boją. To mówią, co w takim razie, co teraz się będzie działo, to gdzie będziemy my. To tutaj w tym rozumieniu empatia jest uwzględnieniem zarówno moich potrzeb jako nauczycielki, jak i potrzeb moich uczniów i być może czasami w różnych sytuacjach potrzeb rodziców czy potrzeb jeszcze innych nauczycieli. Więc to jest takie spojrzenie na nas ludzi, na osoby, które jesteśmy w tym środowisku edukacyjnym z perspektywy naszych potrzeb i szukanie takiej komunikacji czy takiego sposobu, w którym te wszystkie potrzeby nas wszystkich będą uwzględnione. I Janku, poproszę Ciebie o ten kolejny slajd. To tutaj napisałam Wam tą definicję empatii rozumianą w języku Porozumienia bez przemocy, którego twórcą był Marshall Rosenberg i on pracował z nauczycielami od samego początku właściwie stworzenia Porozumienia bez przemocy. On najbardziej chciał wspierać nauczycieli i napisał taką książkę Edukacja wzbogacająca życie, którą ja sobie przeczytałam wiele lat temu i już sam ten tytuł mnie tak zatrzymał. Sobie myślałam, okej, to chodzi o pewne wzbogacanie życia mojego, życia moich uczniów i wszystkich osób uczestniczących w tym procesie. I on powiedział, że empatia to jest taki sposób towarzyszenia i pełne skupienia obecności oraz słuchania drugiej osoby, aby za jej słowami, niezależnie od ich treści, odnajdywać jej uczucia i stające za nimi ważne dla niej potrzeby. Więc empatia to jest takie widzenie drugiej osoby takimi okularami, w których ja, nawet jeżeli do mnie uczeń powie: beznadziejna ta lekcja, albo kiedyś pamiętam taki komunikat od ucznia: szkoła to więzienie, nauczyciele to klawisze. Że jak słyszę taki komunikat, to oczywiście jeżeli ja mam wypełniony swój własny koszyczek empatii, to znaczy kiedy ja mam te zasoby, to ja biorę oddech i widzę, że ten uczeń chce mi coś ważnego powiedzieć, że on tak naprawdę chce mi sprezentować coś, tylko zapakował to w drut kolczasty, a moją umiejętnością, ja to próbuję tak sobie to rozpakować i zobaczyć i zadaję mu wtedy pytanie: słuchaj, wkurzony jesteś? Chciałbyś sam decydować? Chciałbyś mieć więcej wpływu na to, co teraz będziesz robić? I takim pytaniem, to nie znaczy, że ja się zgodzę na wszystko, co on będzie mi proponował, ale ja chcę odkryć sedno, o co chodzi.
i to uznać, czyli usłyszeć to, co od Agnieszki sobie wpisałam, usłyszeć naprawdę moimi takimi uszami otwartymi na tą osobę. I tutaj, o dzięki, dokładnie o to chodziło, więc chyba czytasz w moich myślach. To tutaj w tym podejściu my się kierujemy nie diagnozą, ja nie diagnozuję drugiej osoby. Ja sprawdzam po to, żeby zobaczyć, czy ja dobrze rozumiem, czy o to chodzi, czy to właśnie jest tak. I kieruję się z ciekawością i z taką otwartością. Ja nie zakładam, że ja wiem lepiej. Ja jestem też z obecnością, czyli jestem naprawdę dla tej drugiej osoby i z taką akceptacją dla tego, jak jest. I że to może być zupełnie inaczej niż dla mnie. Że ja mogę mieć zupełnie inaczej niż ta druga osoba. Więc to jest takie podejście, które praktykujemy. I ja byłam też nauczycielką w szkole w Polsce, po tym jak wróciłam z Meksyku, byłam też dyrektorką szkoły i moim marzeniem było wprowadzenie NVC do mojej placówki. Ale to NVC, tak powiem szczerze, to porozumienie bez przemocy ja wprowadzałam z przemocą. Bo ja po prostu powiedziałam swoim nauczycielom, a teraz to będziemy się tak komunikować i zrobimy sobie warsztaciki, a jak tylko tak nie będzie, to ja wam będę dawała informację zwrotną na ten temat, żebyście się poprawili. No i nauczyciele też mi pokazali, gdzie raki zimują tak naprawdę, że oni nie będą korzystać z tego. Oczywiście niektórzy tak, ale ja ich pominęłam. Pominęłam ich w 100% i tak naprawdę chciałam użyć porozumienia bez przemocy z przemocą. Więc dopiero w momencie, w którym ja zaczęłam się ciekawić, zaczęłam być zainteresowana, a dlaczego wam się to nie podoba, że to jest trudne, że chcecie autentyczności, że chcecie równowagi, że też chcecie być ważni, dopiero wtedy zaczęły się pewne rzeczy zmieniać. I tutaj rozpisałam wam, to będą kolejne dwa slajdy, w których rozpisałam, tutaj to wpisałam jeszcze w trakcie tego webinaru, co zabija empatię. I to mnie zainspirowało to, co mówiłaś ty, Agnieszko, ale też później Jacek. Chodziło mi o słowa, że słowa mogą być jak mury albo jak okna. I są takie sformułowania, które, tak jak słyszałam, jak mówiłaś o tych uwagach kierowanych na temat ciała, to robiłam tutaj takie miny, bo sobie pomyślałam, czy my taką uwagę byśmy zwrócili koleżance z pracy albo koledze, nie? Czy tak samo traktujemy ludzi, którzy są od nas młodsi, czy właśnie nie wykorzystujemy tego power over, czy nie wykorzystujemy tej naszej władzy nad nimi i dlatego sobie pozwalamy na tego typu uwagi. I to, co zabija empatię, to są wszelkie oceny, etykiety, szufladkowanie, to powoduje, że to, co Marshall mówił, rozpoczyna taką spiralę przemocy, bo jeżeli drugi człowiek nie widzi, że jest naprawdę zobaczony, zaakceptowany, usłyszany, to albo zaczyna się bronić, albo się wycofywać. Więc jak Jacku opowiedziałeś o swojej córce, to takie miałam wow, nie? Że tam jest taka jeszcze wola i taka afirmacja życia, nie? I afirmacja wolności w tym, co robiła. Przynajmniej ja tak postrzegam. Wszelkie porównywanie, jeżeli my porównujemy i mówimy, a dlaczego się nie możesz ubierać tak jak wszystkie inne dziewczyny, nie? Albo nie no, z wami to się nie da, z trzecią ceną to fantastycznie, cały temat zrobiłam, a z wami to nigdy, nie? Czyli wszelkie porównywanie jest zabójcą empatii, bo albo się wycofujemy, albo zaczynamy walczyć. Więc my czasami jako nauczyciele nieświadomie zupełnie wykorzystujemy pewne sformułowania, pewnie za nimi stoją wielokrotnie takie intencje właśnie wzbogacania i wsparcia albo kontaktu, ale nieświadomie używając tych słów my zaczynamy uruchamiać tę spiralę przemocy. Już obwinianie, czyli kiedy coś się wydarzy, to my szukamy od razu, kto ma rację, kto nie ma racji. I to, co Jacek mówił, ja uwielbiam te słowa Marshalla Rosenberga, które mnie naprawdę zatrzymały, kiedy powiedział, chcesz mieć rację czy relację? Dwóch rzeczy jednocześnie nie możemy mieć. Cynizm, sarkazm, ironia i odbieranie wyboru, bo my ludzie, bez znaczenia ile mamy lat, czy nawet miesięcy, no może miesięcy to jest troszeczkę inaczej, ale ile mamy lat, uwielbiamy wspierać innych, uwielbiamy przyczyniać się do wzbogacania życia innych wtedy, kiedy mamy wybór. A wtedy, kiedy słyszymy żądania, musisz, trzeba, powinno się, wszelkie zakazy, nakazy, tam gdzie my nie mamy wyboru, no tam zaczyna się ta też spirala taka przemocy. Więc to są te słowa, o których wy mówiliście i ja tak patrząc na zegarek zastanawiam się, ile mamy jeszcze czasu. Właściwie chyba już kończę, prawda? Już powinnam kończyć.
Słuchaj, no myślę, że doprowadź to do, no bo tak, to tam z jednej strony jest dużo, ale też myślę, że to są ważne te rzeczy. Tak, przejdę może do neurobiologii, bo to jest taki drugi temat, którym się zajmuję. No poza oczywiście empatią dla siebie, które tam widzieliście przez chwileczkę, dla mnie to jest bardzo ważne. Kiedy prowadzę warsztaty z porozumienia bez przemocy dla rad pedagogicznych, to mówię, jeżeli coś macie sobie stąd zabrać, to zabierzcie sobie tę umiejętność bycia przy sobie, takiego zadbania o tą relację z samym sobą, nie? Że to jest taka najważniejsza, kluczowa relacja, taka samoświadomość, co ja czuję, czego potrzebuję, nawet w najtrudniejszych sytuacjach daje nam odrobinę więcej takiej możliwości wyboru. Więc przejdę teraz do neurobiologii. To jest taki temat, którego ja się uczę od już 5 lat, od Sary Payton, też mojej ukochanej trenerki porozumienia bez przemocy i twórczyni nowego podejścia, się nazywa Resonant Healing, czyli taka komunikacja współbrzmienia, właściwie jeszcze nie mam w języku polskim nazwy na to. I tutaj wam pokazuję model mózgu, być może już go znacie, bo on jest taki dość popularny, stworzony przez Daniela Siegla, który napisał wiele książek, taką najbardziej popularną to Psychowzroczność, natomiast on napisał też książkę Burza w mózgu nastolatka, taką wspierającą rodziców i nauczycieli, Zintegrowany mózg, zintegrowane dziecko, również też wam bardzo polecam. I ja posłużę się tym modelem mózgu, żeby wam powiedzieć, dlaczego to poczucie bezpieczeństwa, o które my możemy zadbać tym właśnie naszym językiem i o zaufanie, jaki to ma wpływ na nasz mózg, dlaczego to tak naprawdę jest takie istotne. I posłużę się tym modelem, też możecie sobie patrzeć, wyobraźcie sobie, że to jest mój mózg i że tutaj na dole, tutaj to jest pień mojego mózgu, czyli taki parter mózgu, tutaj jest rdzeń kręgowy, podstawa czaszki, tutaj jest pień, tutaj jest moja kora przedczołowa nowa albo przednia i to jest, ja mówię to w dużym uproszczeniu, bo też nie jestem neurobiolożką. Ta kora przedczołowa nowa to jest taki nasz, ja tak lubię ją nazywać, taki empatyczny menadżer. To jest takie miejsce, w którym my mamy dostęp do wglądu, do refleksji, do regulacji emocji, do empatii, do rezyliencji, czyli też takiej umiejętności bycia w nawet bardzo trudnych sytuacjach, ale jeszcze tak przy sobie, takiej odporności psychicznej, tak chyba jest to tłumaczone na język polski. A w środeczku, jakbym tak odkleiła, oczywiście to jest fizycznie niemożliwe, natomiast jakbym tak zajrzała sobie tam do środka, to my mamy tam układ limbiczny i w tym układzie limbicznym mamy hipokamp i ciało migdałowate. I to ciało migdałowate to jest taka emocjonalna część naszego mózgu. I to ciało migdałowate, ja też lubię je nazywać jak taka wieża kontrolna, która stale, nawet teraz, jak jesteśmy podczas tego webinaru, nasze ciało migdałowate nam to robi i robi to na naszą oczywiście korzyść, skanuje rzeczywistość i jak Sara Payton mówi, odpowiada sobie na dwa pytania. Czy ja jestem bezpieczna tutaj i czy ja w ogóle mam znaczenie? Czy mój głos jest brany pod uwagę? I jeżeli odpowiedź jest nie albo nie wiem, jest to w zagrożeniu, to przestaje przepływać energia do naszej kory przedczołowej przedniej. Daniel Siegel mówi, odkleja się kora przedczołowa przednia i my już nie mamy dostępu do empatii, do regulacji swoich emocji i wpadamy w takie, znowu upraszczam, w 3 tryby walki, ucieczki lub przetrwania. Walka to jest taka irytacja, taka defensywność, że ja nawet powiem do swojej uczennicy, o, dzień dobry, a ona mi powie, co się mnie pani czepia, nie? To znaczy, że oj, jest być może właśnie tam w tej swojej reaktywności, że coś się tam dla niej trudnego dzieje, może nie ma do mnie zaufania, nie? To byłaby dla mnie taka informacja zwrotna, że może coś wcześniej ja zrobiłam, albo w ogóle nie ma już do dorosłych zaufania. Albo ten ucieczka to są takie zachowania, nie, fight, flight, tak, flight, ucieczka, to są takie zachowania, że jest dużo strachu, boimy się i tak unikamy różnych sytuacji, które miałyby nas w jakiś sposób postawić w takim zagrożeniu, nie? Takim subiektywnym oczywiście zagrożeniu, czyli na przykład nie podnosimy ręki, nie zadajemy pytania, nie zgłaszam się do jakichś tam projektów, tak się próbuje się wpasować, wiecie, w przestrzeń, żebym tylko nie była widziana, żebym nie była zobaczona, żeby ktoś nie odkrył, że ja czegoś nie umiem, czegoś nie potrafię. Lub ten freeze, czyli ten taki, to takie zamrożenie, to są takie, no to teraz upraszczam to, bo oczywiście tam można byłoby głębiej w to wejść, ale to są takie zachowania
takiego jakby numbness, czyli takiego otępienia, takiego oddzielenia się trochę od siebie, no i już takiego totalnie wycofania, takiego poddawania się. I teraz to, jak my budujemy relacje w naszej szkole, i to też się tyczy mózgów nauczyciela i dyrektora również, i wszystkich osób, które jesteśmy, które uczestniczymy w tym życiu szkolnym, jeżeli my nie mamy wystarczającego poczucia bezpieczeństwa psychologicznego, zaufania, że ja tutaj mogę popełnić błąd, ja tutaj mogę być prawdziwa, mogę być autentyczna, to jest duże ryzyko, że będziemy w tych naszych ciałach migdałowatych i nie będzie nam łatwo budować relacji, bo bez tej naszej kory przedczołowej przedniej właściwie to jest niemożliwe. Dlatego to ma dużo sensu i oczywiście ja tutaj mogłabym dużo głębiej wejść w ten temat, to jest taki mój ukochany temat, ale to naprawdę ma dużo sensu, że ta twarda wiedza neurobiologiczna, która jest teraz w takim rozkwicie, pokazuje nam, że to, o czym mówiła i Agnieszka i Jacek, przynajmniej ja tak sobie to nadinterpretuję może, ale też to, co ja mówię o empatii, to naprawdę ma sens. To taka jest twarda wiedza, która za tym stoi. I tutaj tak chciałam zakończyć tą swoją wypowiedź tymi słowami Dalaj Lamy, że harmonijne społeczeństwo zrodzić się może jedynie z ludzkiego zaufania, wolności od strachu, wolności wyrazu, rządów prawa, sprawiedliwości i równości. I tego nam życzę w naszych szkołach i w ogóle społecznie nam wszystkim. Dzięki. Dziękuję. Tutaj widzę, że Jacek Wasilewski napisał na czacie, tutaj tylko część osób to jest w stanie odczytać, więc może poproszę Ciebie, Jacku, żebyś powiedział to jeszcze, bo też żeby osoby, które na Facebooku nas oglądają, słuchają, żeby też mogły się o tym dowiedzieć. A też może od razu też chcesz się odnieść też do tego, co tutaj padło. No to ja tylko się odniosłem w ten sposób, że chciałem potwierdzić i rozwinąć, bo gdzieś na początku edukacji dzieci mówią tak bardzo, podnoszą ręce i każdy chce powiedzieć i to jest takie fajne i przyjemne i oczywiście nikt nie wie jak i dopiero pani nauczycielka bądź pan nauczyciel mówi jak jest, no i to jest fajne, gra w zgadywankę. Natomiast później jest tak, że już tych rąk nie ma, bo podnoszą tylko ci, którzy na pewno wiedzą. Więc napisałem o tym, że nie podnoszą tych rąk dlatego, że mogą być źle ocenieni, nie? Bo żeby podnieść, to trzeba wiedzieć i to jest bardziej o wiedzeniu, a nie o wspólnym poszukiwaniu wiedzy. Więc i to dla mnie potem się przekłada na osobniki, które na studiach nie są innowacyjne. Tylko szukają zawsze właściwej ścieżki. A my przez te właściwe ścieżki mamy duży problem teraz z klimatem, mamy duży problem teraz ze sposobami przezwyciężania problemów, bo tu nie ma właściwych ścieżek, tylko są po prostu problemy, które trzeba jakoś rozwiązać. I w momencie, kiedy my będziemy wszystko w naszym kraju licencjonowali, czyli brali tylko właściwą ścieżkę skądś inąd, to będziemy powtarzać ich błędy. A tego wolałbym uniknąć. Czyli jeżeli chodzi na przykład o uzależnienie się energetyczne, wolałbym uniknąć problemów niemieckich. Więc to są super ważne rzeczy, które robimy w szkole, bo one potem się przekładają na to, czy my będziemy potrafili przeskoczyć trochę wyżej, czy będziemy zawsze iść po czyichś śladach, bo będziemy tak bardzo bali się popełnić błędy. Dzięki wielkie. To jednocześnie, czyli tutaj bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, bo wychodzimy właściwie od tego, właściwie chcieliśmy dojść do tego, że te słowa i relacje budują nam bezpieczeństwo, ale tak naprawdę to nawet tutaj dochodzimy do tego, że po prostu możemy uczyć po prostu lepiej i możemy w ogóle zmieniać świat, tak, że do takiego poziomu dojdę, ale rzeczywiście no, tak to no, po prostu tak jest, że po prostu rozwijać się w ogóle no, i właśnie dawać coś z siebie więcej po prostu. Tak, ja do Ciebie już idę, Agnieszko. Natomiast tylko jeszcze też chciałem powiedzieć właśnie, że bardzo usłyszałem to też, że te uwagi, słowa, tak mówiłaś, Paulino, co jak okna albo jak mury. To też takie właśnie bardzo znowu i jako takie właśnie do rozwoju i też właśnie takie, że no, do wyjścia do znowu tej zmiany świata, no wiadomo, że to na lokalnym albo na globalnym poziomie, ale wiadomo, też warto po prostu to widzieć, że to jak sobie otworzymy klasę, jak połączymy fajnie też tak, no zakolegujemy, bo nie mówię, że zaprzyjaźnimy koniecznie, ale jak sobie fajnie tak nastawimy klasę do siebie, to też będzie łatwiej szukać tych różnych rozwiązań, będą pewnie większe chęci do tego szukania rozwiązań i do uczenia się wspólnego czegoś robienia. Agnieszko, proszę, powiedz.
Jak ty to robisz? Właśnie, powiedz też to, jak ty to Ja miałam teraz taką refleksję. Przypomniało mi się, bo właśnie zakończyliśmy taki eksperyment klasowy w jednej z drugich klas. Przyszła do mnie parę lekcji temu dwójka, chłopak i dziewczyna, którzy w debatach oksfordzkich uczestniczą. I to tam na poziomie już gdzieś tam pewnie Wielkopolski. I oni mówią, czy moglibyśmy zrobić XVII wiek w debatach oksfordzkich. My ich przygotujemy, my ich nauczymy, a pani wymyśli tezy, a my będziemy to wszystko monitorować, Max i Oliwia. I powiem szczerze, że bardzo mi się spodobał pomysł, ale był taki moment, kiedy zaczęłam się sobie przyglądać, bo to był moment, w którym ja w ogóle byłam zupełnie w odstawkę, tak? Bo oni chodzili, ja wymyśliłam tezy, ja byłam w tej klasie i tak czuję, że może powinnam coś zrobić, nie? Ale widzę, że to oni są specjalistami. Jak mnie ktoś pytał, co do tego, czy ta mowa powinna tak wyglądać, ja mówię, idźcie do Oliwii i do Maxa, nie? Więc no, to było bardzo ciekawe doświadczenie. I najbardziej mi się podobało, już jak doszło do samych debat, ja byłam z boku zupełnie, jako ekspertka tylko i wyłącznie. Oni stworzyli grupę najpierw trzech, a potem pięciu sędziów, którzy oceniali, państwo pewnie się orientujecie, jak to jest z debatami oksfordzkimi, że na końcu sędziowie decydują. I niesamowite było to usłyszeć od nich informację zwrotną, którą oni dają swoim koleżankom i kolegom. No po prostu majstersztyk. Ja bym się mogła od nich uczyć, jak się daje informację zwrotną. Jeszcze zaprosili koleżankę, która też w debatach oksfordzkich działa, bo zabrakło im jednego sędziego do finału, bo miało być nas pięcioro. Pozwolono mi zasiąść w jury jako jedna z pięciu osób już przy samym finale. I naprawdę to szkoda, że tego nie nagrywałam, bo mogłabym to spokojnie w pokoju nauczycielskim puścić, żeby pokazać, jak powinna wyglądać informacja zwrotna. Z jednej strony takie pokazanie, co jest super, i widać było, że oni siebie na tyle znają, że wiedzą, że jeżeli grupa była trochę słabsza i bardzo dużo ich kosztowało to, żeby wystąpić, to że oni ich bardziej tam podkręcali i bardziej głaskali i więcej mówili dobrych rzeczy. I to było w ogóle naprawdę, no, tutoring w ogóle w wersji super, więc ja polecam, naprawdę polecałabym, żeby dać im trochę przestrzeni, żeby im zaufać, bo jeżeli znajdziemy dwie, trzy osoby, które same będą chciały to zrobić, to w ogóle nauka stanie się i dla nas czymś super atrakcyjnym, bo ja się też nauczyłam dużo, naprawdę. To jest taka z tych bieżących moich refleksji. Jak robisz? Powiedziałeś jeszcze to tymi sposobami, które czujesz, że właśnie pomagają temu właśnie, temu zaufaniu, bo tutaj też od razu też przywołam komentarz z Facebooka. Pani Grażyna Matkowska napisała, że szacunek wzbudza osoba, której można zaufać, nie osoba, której należy się bać. Więc powiedz, co ty robisz, żeby się siebie nie bali, ale też jak otwierasz, jak tutaj też inspirujesz do tego, żeby ten rozwój, jak otwierasz klasę, jak ją skłaniasz do współpracy, jak to się udaje? Wydaje mi się, bo u mnie jest taka zasada, że trzeba mieć plusy na lekcji. No niestety jest to tak zwane zmuszanie lekkie, ale kiedy przychodzą do szkoły, to na początku młodzież przychodzi do szkoły, oni są z różnych środowisk i niektórzy z nich mają łatwość, jak w każdej grupie klasowej, łatwość komunikowania się na forum, a inni nie. I zależy mi, żeby wszyscy spróbowali. I daję plusiki za każdą wypowiedź, no bo dużo rozmawiamy i na WOSie, i na historii. I myślę, że to jest jakby pierwszy element, że przez to, że rozmawiamy i że niestety musimy rozmawiać, ja im co jakiś czas kulam, mam jeszcze taką kostkę 30-ściankową i po prostu co jakiś czas brutalnie kulam i mówię, że poproszę teraz ciebie, żebyś też coś powiedział czy powiedziała. I to jest pierwszy moment, bo to naprawdę, mimo że to brzmi brutalnie i czasami zdarza mi się raz na jakiś czas, że rodzic pisze, że naprawdę jego dziecko nie jest w stanie wystąpić publicznie i czy ja bym mogła jednak odpuścić, to ja wtedy rozmawiam i mówię, że nie, że to jest ważna kompetencja i że to naprawdę się przyda i naprawdę są takie przypadki osób, które mają kłopot z komunikacją, ale jak nagle słyszę, że wypowiadają 3-4 zdania na raz i to zazwyczaj im się spodoba i po jakimś czasie się otwierają, to jest
w ogóle super. I to jest jakby pierwsza rzecz. A druga, wydaje mi się, że to jest tak, że ja im daję przestrzeń, jeżeli widzę, że ktoś się na czymś zna, to pozwalam mu to ogarnąć. Jeżeli widzę, że ktoś ma chęci, przychodzi do mnie z jakimś pomysłem, to nie mówię nie da się, tylko mówię dobra, ale jakie masz zasoby, tak, co możemy z tym zrobić, jak ja ci mogę pomóc. I wydaje mi się, że to jest takie coś, co powoduje, że oni widzą, że mają możliwość, że ja czuwam gdzieś tam z tyłu. Tego mnie WOŚP nauczył, że nie jestem w stanie wszystkiego sama zrobić, bo tego jest za dużo, więc muszę się podzielić obowiązkami i odpowiedzialnością. I dlatego już myślę, że to już jest intuicja taka trochę nauczycielska, że wyłapuję sobie takie osoby, które widzę, że są bardzo, że łapią szybko, o co chodzi w organizacji, i im daję ogromną przestrzeń do decydowania. I tylko od czasu do czasu one przychodzą już same mówić, czy ja to zrobiłam, przypominają mi, czy wszystko po kolei, bo już wiedzą, jak to wszystko działa. Więc myślę, że ta przestrzeń, którą możemy im dać. No i to, co tutaj padło, nie wiem. Mam prawo nie wiedzieć. Nie będę wam ściemniać. No nie wiem, muszę to sprawdzić. Bardzo dużo mnie to kosztowało. Jeszcze są takie sytuacje, że jeżeli już mam kilka lat, klasę czy kilka miesięcy, to już nie ma problemu, bo się znamy. Ale ten pierwszy moment, kiedy muszę powiedzieć w klasie, słuchajcie, nie wiem, muszę to sprawdzić, a to jest dopiero ekipa, z którą się poznaję, to zawsze jest ciężkie, ale wiem, że to jest dużo ważniejsze w przyszłości, da nam jakieś lepsze relacje, bo muszę pamiętać o tym, żeby jednak się dowiedzieć albo żeby mi ktoś pomógł się dowiedzieć. Więc myślę, że to też taka ta uczciwość powoduje, że oni tak się zachowują. No i nie wiem, no, pozwalam sobie też na żarciki, więc myślę, że takie momenty, w których człowiek, zdarzało mi się, że na 8 lekcji miałam głupawkę i po prostu płakałam ze śmiechu. I myślę, że to są takie sytuacje, które powodują, że dzieciaki też zaczynają nas inaczej traktować, nie? Że ta klasa nie traktuje nas jako takiego sztywniaka, który zawsze jest, czy sztywniary, który zawsze musi wszystko od deski do deski zrobić, ten temat, tylko pozwalamy sobie na odrobinę przestrzeni. No z moją taką właśnie klasą, o której opowiadałam, że mieliśmy te warsztaty z przemocy na randkach, to pod koniec roku szkolnego, parę lat temu to było, to już mogę powiedzieć, mieliśmy taką głupawkę, że przesłuchaliśmy wszystkie hymny narodowe wszystkich państw na lekcji, bo po prostu zaczęło się od, bo, a w ogóle temat był II wojna światowa, wojna na Bałkanach. I zaczęło się od undergroundu i w ogóle spraw związanych właśnie z Kusturicą i z muzyką Kusturicy, bo się okazało, że część w ogóle osób nie wie, co to jest muzyka z Kusturicy, z undergroundu, z tego filmu. I potem przeszliśmy do hymnów różnych krajów i zaczęliśmy się zastanawiać, czy dany hymn oddaje jakby kraju jakąś takiego ducha kraju. I uważam, że to była bardzo merytoryczna lekcja, ale takie lekcje powodują, one nie mogą być za często, prawda, no bo to wtedy to nie ma w ogóle możliwości realizowania programu, a to jest ciągle taki naczelna rzecz, która nad nami jest, ale od czasu do czasu takie bycie zwykłym człowiekiem, myślę, że to bardzo pomaga w relacjach. I no właśnie to, że się człowiek naprawdę, jak się chce roześmiać, jak coś jest śmieszne, bo słyszę czasami w pokoju nauczycielskim, no kurczę, myślałam, że wybuchnę, no, że wybuchnę, ale nie mogłam się roześmiać, no nie mogłam, no rozumiecie, nie? Ale dlaczego? Można się roześmiać, można popłakać się ze śmiechu, można mieć głupawkę, byle nie za często. Więc myślę, że to jest coś, co buduje relacje. Miałam taki okres wypalenia zawodowego, rzeczywiście przeżyłam coś takiego. Bardzo dużo na siebie brałam jako młoda nauczycielka i wydawało mi się, że z wszystkim dam radę. I był taki czas, kiedy rzeczywiście nie miałam tych relacji. Wchodziłam jak taki zombiak na lekcje, miałam cel i nie słyszałam ich w ogóle. To znaczy ich nie było, tak? Ja byłam
pustym pudłem, które miało po prostu przekazać pewne informacje i z tymi rocznikami nie mam relacji, rzeczywiście. I to widzę tą różnicę. Więc myślę, że taki urlop dla poratowania zdrowia, jak ktoś czuje, że się wypala, jest bardzo dobry, bo on naprawdę odświeża i pomaga, bo w naszym zawodzie to się zdarza, szczególnie jeżeli ktoś lubi dużo organizować i w ogóle lubi, żeby się dużo rzeczy działo, to niestety szkoła jest takim systemem, który wykorzystuje to bardzo mocno, tak? I taka osoba jest mocno angażowana, jeżeli nie potrafi postawić granic, jak ja nie potrafiłam, no to jest w pewnym momencie przemielona i musi sobie jakoś poradzić z tym, więc myślę, że przez to też wiem, że jednak ten śmiech jest fajniejszy, bo to są rzeczywiście fajne relacje wtedy, nie? Czy te łzy ze śmiechu. Więc zaraz bym do tego wrócił. Dziękuję, że poruszyłaś ten temat i chciałbym zaraz też poprosić Paulinę Olbitowską-Fernandez o powrót do tego wątku za chwilkę i do tego takiego ładowania baterii, bo to myślę, że tak przed wakacjami nam się przyda takie chwile o tym. Ale Jacku, chciałeś też powiedzieć, żeby zareagować na wcześniejszą pewnie część. Tak, bo ja uważam, że trzeba jak najszybciej oddać dzieciom cztery świata, jak najszybciej, bo tutaj wiele rzeczy zostało mocno, mocno przegapione. Teraz jeżeli rzeczywiście jest taki czas, o którym mówiła Agnieszka, związany z tym, no z tym takim wolniejszym czy luźniejszym czasem, który jest trochę tym kontekstem, w jakim rozmawiamy, to może zacznijmy od tego, co dzieci zreformowałyby w szkole. Tak, bo to jest ten moment, kiedy można ich słuchać. To jest ten moment, kiedy można dostać niezły feedback. Tak? Czyli jak inaczej ułożyłyby szkoły, gdyby miały ułożyć szkołę inaczej, to co inaczej by zrobiły? Bo to jest coś takiego, że wtedy można pomyśleć, czy może inaczej, można dać im taką możliwość systemowego przemyślenia, a nie tylko słuchania, kiedy jest problem, nie? No taki pomysł, jakby taki ogólny, prosty pomysł na zajęcie dzieci przez wiele godzin. Jasne, dzięki. No tak, to trochę tak, jak wcześniej była mowa o tym, że trochę jesteśmy w takim systemie, który to nam trochę utrudnia, albo bardzo utrudnia wyjście z tego kłopotu, bo i właśnie szkoła często nas blokuje jakoś i czasami właśnie młodzież, dzieci, którzy przychodzą, to już mają jakieś takie blokady, prawda, w sobie i tutaj trzeba do nich dotrzeć. Natomiast no tak, no idealnie było zacząć od początku, więc ale wtedy zaczynając z nowymi klasami, czy to pierwszymi, czy to czwartymi po przyjęciu wychowawstwa, czy właśnie znowu jakoś tak, no możemy spróbować właśnie jakoś tak zacząć, na nową fazę zacząć. No i wracam, bo już mało nam się kończy czas, wracam do tego wątku właśnie, jak tutaj tak naładować bateryjki przez wakacje, jak tutaj zadbać o siebie, żebyśmy właśnie mieli siłę na te działania potrzebne. Tak, to ja jeszcze wrócę może do tego, co Agnieszko powiedziałaś, żeby się śmiać i jednocześnie też dla mnie przychodzi taka myśl i popłakać się też czasami, jak naprawdę coś się nam dzieje, nie? I wejść do klasy i powiedzieć, słuchajcie, odebrałam bardzo trudny telefon, sporo jest teraz we mnie emocji i żeby mieli też jasność, co się dzieje, bo im więcej jest takiej niejasności, tym bardziej mogą też to brać na siebie, nie? Myśleć, że coś oni zrobili nie tak. I tutaj wracam do tego tematu empatia dla siebie jako dla mnie kluczowego na tych warsztatach, które ja prowadzę dla nauczycieli i też kiedy pracuję indywidualnie, bo też dużo pracuję w takim coachingu indywidualnym z wypaleniem zawodowym właśnie również wśród nauczycieli, to empatia dla siebie jest dla mnie takim nawykiem, jaki mamy, nie wiem, przeszorowanie, że szorujemy zęby, że się kąpiemy, że coś zjemy, że napijemy się kawy rano, to dla mnie empatia dla siebie jest takim nawykiem, takim życiodajnym nawykiem. I ja poprzez empatię dla siebie rozumiem taki nawyk wzięcia oddechu raz na jakiś czas w ciągu dnia i zastanowienia się, co ja czuję i czego ja potrzebuję teraz w tym momencie. Czyli biorę oddech i zastanawiam się, myślę sobie, okej, czuję złość, bo potrzebuję wsparcia. I do tego nam są potrzebne listy uczuć i potrzeby. Teraz szybciutko próbowałam znaleźć jakąś taką szybką, żeby przesłać, ale mi się teraz nie udało tego zrobić tak szybko. Ale warto jest z tych takich typowych warsztatów z porozumienia bez przemocy mieć taką listę i się zastanawiać raz na jakiś czas, myślę sobie o 2-3 razy w ciągu dnia, wziąć oddech albo jak wracacie ze szkoły do domu, to żebyście tak się zastanowili, co się w was dzieje. Ja też lubię jeszcze to połączyć z takim kontaktem z ciałem.
Bo ciało jest naprawdę bardzo mądre i nawet jak my nie wiemy, co czujemy, to ciało wie. I czujemy jakiś ucisk w klatce piersiowej, nie wiem, szczęki są zaciśnięte, tutaj ramiona podkurczone, albo w brzuchu coś się dzieje, nie? Więc to nasze ciało wie i jeżeli dostajecie taki sygnał, to jest ta mądrość płynąca z ciała i informuje nas o jakimś uczuciu, a my w porozumieniu bez przemocy uczucie traktujemy jak potrzebowskazy, czyli takie informacje o tym, że jakaś potrzeba jest zaspokojona i to są takie bardziej przyjemne uczucia, lub niezaspokojone, są takie mniej przyjemne uczucia, ale które właśnie nas prowadzą do czegoś bardzo, bardzo ważnego. Więc tą empatię dla siebie teraz, szczególnie jak się kończy rok szkolny i być może teraz właśnie, nie wiem, dostajecie zadyszki od tego wszystkiego, od tych rad pedagogicznych, od wypisywania, nie wiem, czy się jeszcze wypisuje, no ale jakiś podpis trzeba, prawda, ale tam w komputerze, drukowania, przygotowywania, ale też tych podsumowań, być może jeszcze, no już ostatnie chyba zaliczenia, prawda, są już jakieś jeszcze rzeczy, ale to nawet nie chodzi tylko o ten miesiąc, to chodzi o te wszystkie wcześniejsze miesiące i uważam, że praca nauczyciela jest bardzo narażona na wypalenie, a wypalenie jest no, oznaką pewnej depresji, więc to jest naprawdę bardzo ważne, tak, żeby się sobie przyglądać i żeby mieć taki nawyk. Kiedyś uczestniczyłam w takim projekcie, gdzie robiliśmy takie superwizje dla nauczyciela i marzeniem naszym było, żeby to było po prostu wpisane w siatkę godzin, że masz raz w tygodniu, drogi nauczycielu, opcję przyjść sobie w jakieś miejsce, gdzie możesz po prostu przefiltrować to wszystko, gdzie możesz wyrzucić wszystkie swoje myśli, gdzie możesz spotkać się ze zrozumieniem, gdzie nikt ciebie nie oceni, nikt ci nie powie, no co to, ja to sobie świetnie radzę. Albo nie, no trzeba iść na jakiś warsztacik się pouczyć, tylko naprawdę ktoś nas posłucha z otwartym sercem i no, to jest moje marzenie kolejne, które mam, gdzieś tam sobie wrzucam na listę marzeń, żeby to się wydarzyło, żeby nauczyciele mieli dostęp do takiej superwizji. Tak. No tak, tak będzie wyglądała idealna szkoła, wydaje mi się, bo wydaje mi też od jakiegoś czasu o tym myślę, że osoby, które tak intensywnie pracują z innymi osobami, nie myślę tylko o samych dzieciach, młodzieży, ale też właśnie z rodzicami, z dyrektorami, no po prostu taka bardzo intensywna praca z człowiekiem według mnie wymaga po prostu kontaktu ze specjalistami i takiego właśnie wsparcia, możliwości przegadania tych sytuacji. To tak samo właśnie jak nasza młodzież, o której też rozmawiamy tutaj, że tak samo oni potrzebują tych kontaktów i właśnie takiego, tutaj też co Jacek mówi, że no, ważne są te różne pisze, tak Jacek pisał też komentarz na Zoomie, tutaj w kontekście tych wystąpień publicznych, które się były pytania na Facebooku, właśnie tak, żeby jednak zachęcać do próbowania, do jednak sprawdzania się, ale też właśnie takiego, no takiego, takiej pracy z oceną, z kontaktami, z byciem właśnie tutaj na świeczniku też, no po prostu to są różne takie umiejętności, które są potrzebne. Więc wydaje mi się, że, ale jednocześnie właśnie z takiego, ale jednocześnie to pomaga, że ten feedback, tak? Jeśli poćwiczymy dawanie informacji zwrotnej właśnie takiej życzliwej, nieoceniającej, tylko takie mówienie, co ja słyszę u ciebie, co, jak ty mi to robi, czy ja rozumiem ciebie, czy nie rozumiem, co to można by poprawić, żeby było bardziej zrozumiale. Więc wydaje mi się, że tutaj duży obszar do tego, żeby to spokojnie robić bez jakiegoś większego stresu. Ale jednocześnie wydaje mi się, że po prostu to są elementy takiej nauki, które każdy powinien też zdobyć. Tak, no ostatnie minuty naszego spotkania, więc ja troszkę tak bym wrócił jeszcze do, tak tutaj już Państwo w komentarzach mają linki do zaświadczeń za udziału w tym naszym webinarze, więc proszę korzystać, proszę sobie skopiować te informacje, bo one też umożliwią pobranie tego zaświadczenia. A ja chciałbym jeszcze może wrócić do tego zapowiedzi. Albo nie, może tak, może zacznę, dam Wam ostatnie słówko, a potem przejdę jeszcze do zaproszenia na to jutrzejsze spotkanie, żebyśmy już tutaj nie rozpraszali się. To powiedzcie jeszcze słowo na koniec, proszę. To ja zdaniem zakończę, które uwielbiam. Chcesz mieć rację czy relację, dwóch rzeczy nie można mieć jednocześnie i już kończę. Ja zachęcam do tego, żeby rzeczywiście budować te relacje, bo one pozwalają nam też odświeżyć się psychicznie. Bo inaczej się idzie do pracy, kiedy się jest rzeczywiście takim automatem, a inaczej, kiedy spotyka się ludzi, których się lubi i z którymi się no, fajnie czuje. A myślę, że można w szkole takie relacje wypracować.
Ja chciałem powiedzieć, że świetny jest ten komentarz z Facebooka, że najgorsze jest to, że kiedy jest czas na budowanie relacji, uczniowie przestają chodzić do szkoły za przyzwoleniem rodziców, bo to oznacza, że mamy kompletnie różne cele w chodzeniu do szkoły. Jeżeli sobie wcześniej te cele jakoś synchronizujemy, czyli po co to robimy i że może jest czas na to, żeby coś fajnego zrobić, no to, to być może też zupełnie inaczej będziemy działać, jeżeli będziemy wiedzieli, że przynajmniej wiemy, jakie są cele tej drugiej strony, bo jeżeli cele są takie, że ja mam wypełnić program, a ty masz dać test, no to tak naprawdę szkoła jest niepotrzebna. No. Więc te cele wydaje mi się, że są dużo ważniejsze. Dzięki wielkie. Tak, tak. Wydaje mi się, że to wszystko jakoś razem tak idzie, bo też jeśli idziemy do szkoły, gdzie wiemy, że są przyjazne nam osoby, to wtedy też chętnie chodzimy na pewno. Więc spróbujmy na to zwrócić uwagę, spróbujmy z tym popracować. My będziemy proponowali właśnie taki w tę stronę rozwój, właśnie taki chroniący przed dyskryminacją, ale też właśnie zwracający uwagę na równość płci w przyszłym roku szkolnym. Zapraszamy do zgłaszania się. W przyszłym tygodniu będziemy ogłaszali informacje o zgłoszeniach. Zaraz tutaj jeszcze wrzucimy w komentarz zaproszenie na jutrzejszy webinar właśnie o tym drugiej ścieżce Szkoły Otwartości dotyczącej równości płci. Natomiast też tak zapraszam też Państwa do tego, żeby te ostatnie chwile, kto może właśnie pomyśleć o sobie, ale też właśnie o swoich klasach pod kątem tych właśnie relacji, ale także właśnie spędzić ten czas wolniejszy, już jak się wszyscy wysypią ze szkoły i będzie możliwość oddechu, żeby właśnie naładować te baterie na przyszły rok, żeby sobie tak myśleć o sobie i o swoich potrzebach, żeby kolejny czas zacząć na spokojnie, z nową energią. Dziękuję Państwu, że w tym takim właśnie trudnym czasie jeszcze Państwo z nami byli. Mam nadzieję, że też to wsparło to ostatnie tygodnie w szkole i mam nadzieję, że się spotkamy we wrześniu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki.